Radio Ukrainy, żeby rozumieć. Wczoraj, 2 marca, w centrum Łańcuta odbyła się pikieta wsparcia dla narodu ukraińskiego. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mogli złożyć dary dla ukraińskich rodzin. Swoje przemówienia wygłosili kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miasta Michał Mac, Ola Dębkiw, koordynatorka łańcuckiej grupy pomocowej Sercem z Ukrainą, Rafał Kumek, burmistrz miasta Łańcuta oraz przedstawicielki ludności ukraińskiej w Łańcucie. Trochę opowiem o swoją rodzinę. My przyjechaliśmy z miasta Drohobycz, to jest koło Lwowa. My nie chcieliśmy zostawić nasze miasto, nie chcieliśmy zostawić nasze domy, ale nasi mężczyźni podjęli taką decyzję, że my musimy po prostu wyjechać. Do naszego domu się znajduje duże przedsiębiorstwo, które przerabia naftę. I do nas dotarły takie informacje, że będą Rosjanie atakować to przedsiębiorstwo, więc musieliśmy podjąć taką decyzję. Nasi mężczyźni dostali informację, kiedy będzie się odprawiał autobus tutaj do Polski. Dali nam 15 minut na zbiórkę. Tutaj w Łańcucie mieszkają nasze bardzo dobre znajome i powiedzieli, żeby oni przyjeżdżali i oni ich przyjmą i będą im pomagać. Bardzo się cieszę, że nasze społeczeństwo tak mocno związało się emocjonalnie z tym, co się dzieje, pomaga narodowi ukraińskiemu. Ale tym bardziej, że Łańcut również się wpisał w ten trend, który jest na terenie naszego kraju. Po prostu rozumiecie, my stoimy i płaczemy, bo wy jest dużo dobry, dużo szczodry i dziękujemy Bogu, że jest takie ludzie jak wy i taki naród jak wy. Dziękujemy waszemu miastu, waszemu meru, волонтерам, що нас не залишили. Ми дуже вам вдячні. Chcemy podziękować wszystkim, miastu, wolontariuszom, wszystkie władze miasta, które nas wspiera, sąsiadom, wszystkim z naszego serca wielkie, wielkie dzięki. To spotkanie było okazją dla Łańcucian do okazania wsparcia i solidarności wobec walczących o swoją wolność Ukraińców. Mieszkańcy podkreślali, że to, co się dzieje na wschodzie, jest dla nich bardzo ważne. Uważam, że oni też walczą za nas. Dzisiaj my, jutro, dzisiaj oni, jutro my. Także to powinna być naturalna reakcja każdego z nas, szczególnie tutaj na wschodzie. Przyjeżdżające do Łańcuta Ukrainki wraz z dziećmi cały czas podkreślają swoją wdzięczność za polską otwartość i chęć pomocy ich narodowi. Czujemy się już, poczuwamy się w bezpieczeństwie. Jesteśmy z dzieckiem jednym, drugie dziecko jeszcze nie ma roku. Czyli byliśmy zaskoczeni taką sytuacją, która się stała w naszym kraju. Nikt nie czekał tego. Ewentualnie była taka jakaś dowiara do dyplomatii, że cały świat wie, z kim ma sprawę. No i wszyscy byliśmy zaskoczeni bardzo. Bardzo wspieramy naszych mężczyzn, które wywieźli swoje rodziny, żeby były, wiedzą, że rodziny są w bezpiece i wracają na Ukrainę, żeby walczyć. Kto może walczyć, kto nie może walczyć, wraca, żeby pomagać. Dla każdego jest robota, dla każdego jest co robić. Ale najpierw to chcemy bardzo podziękować polskiemu narodu. Ja jestem na połowę sama Polką, jestem ze Lwowa i ja jestem dumna z polskiego narodu, że w trudnej minucie, że w ciężkiej bardzo takiej minucie, kiedy ukraiński naród naprawdę to jest bardzo duża biada. Ja zwyczajnie tu відчуття безпеки, тому що в нас війна, нас страшно, нас бомблять і звичайно тут безпека. Чоловік мій залишився на Україні. Дякую дуже полякам, що нас прийняли тут, що нас забезпечують і низький уклін вам. My chcemy, tutaj jest naprawdę tak, się czuję bezpieczna ja i moja rodzina, która dojechała tu. Mój mąż się został w Ukrainie i naprawdę tam sytuacja jest fatalna. Tam padają bomby, obstrzelają miasta i tam rzeczywiście jest gorzej. Tutaj jest bezpieczne, ja się czuję tutaj bezpieczna i naprawdę dziękujemy całemu polskiemu narodu, że tak przyjmują nas u siebie.